Halo, halo, czyli witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, to jest Heroes 5 Arena of Might and Magic. Moim przeciwnikiem jest Mango Freak. Mam nadzieję, że nie przekręciłem niku. Ponownie, jak zawsze, klasycznie, jesteśmy po pomarańczowej stronie. Ja mam zawsze... O! Mam ork, chociaż to też nie jest takie... Dobra, co my tu mamy? To jest fajne! Może nie chciałbym budować Nekro ani Sylwanu, chociaż Sylwan jako Nekro. Kurczę, nie wiem. W rękach dobrego gracza każda frakcja jest dobra, ale wydaje mi się, że Sylwan, Nekro i Loch to są najmocniejsze frakcje. Ogólnie, chociaż Akademia, jak ci dobre talenty rolną, też jest dobra. No, wyrzućmy to. To teraz wyleci, zapewne. To możemy wyrzucić. Nie chcę grać na Akademię. Jakoś, nie wiem. Ani na Akademię nie umiem grać, ani na Akademię nie umiem grać. Dobra, będzie krasnolud w grze. Pytanie, czy ork, czy demon. Chyba demon będzie, bo... A jednak nie. Kilgan, ok. Czyli gobliny i Rolf, czyli... Co ty masz, Rolf? Minus 5 inicjatywy dla rywala na całą bitwę, ok. Nie fajnie. Tak. Dobrze. W sumie krzyki... Krzyki są dla mnie mało ważne, bo jakoś nie umiem nie grać. Chyba, żebyśmy mieli gniew hordy. Mamy gniew hordy. To nawet nie jest złe. Drzwi przed moim rykiem też jest spoko. Okej, okay, to możemy coś tam w sumie pokrzyczeć. Pytanie, ile many dostaniemy? Mamy 10 na start. Zejdź mi do podziemi, przyjacielu mój drogi, przyjacielu mojej kozy. Wiedza, ale kosztem obrony. Jest łuczek. Obrona i siła czarów. Obrona i morale. Wiedza, to pod... te. No, te, balistę. Balistę byśmy nawet mogli zagrać z tym. Mieć podwójnego łucznika. A tak i wiedza jest, tak? Więc... Atak, siła czarów, wiedza, okej. No to jest nawet ścieżka, jakbym poszedł balistę, jakiś atak i może te krzyki. Okej, tu wiedza na minus, tu za to prędkość dostajemy. Jeden do obrażeń. Kolejna wiedza. Obrona. To mi bez sensu. Może niekoniecznie, okej, toporek. To jest do wyrzucenia. 5 ataku mamy. 7 ataku mamy. Odporność na szał. To jest nie najgorsze. Tu mamy... Właśnie, tylko mało ataku bym miał, nie? Pytanie. Albo się... Bijać, albo stać, albo pójść pod to właśnie strzelanie i spróbować go rozwalić. Nie wiem, czy to jest... Dobra, zobaczmy sobie na skill wheelu. Już wam pokazuję. Jak wygląda rozwój balisty u barbar... Nie u demonoda, tylko u barbariana. Powiedzmy to. To. To, to też byśmy dobrali. Oczywiście to. Chcielibyśmy trochę tego szału, nie? Może krzyki. Okej. Okej. 15 goblinów potencjalnie. Tak, chyba że wziąć to zamiast tego. A to z czegoś bym musiał zrezygnować. 15 goba potencjalnie. Coś takiego zagrać?
Mamy tam wiedzę. Tak, bo tu jest 3 wiedzy, 6 wiedzy, inicjatywa dla machin, 9 wiedzy. A nie mamy wiedzy, o właśnie. Bo jest maska zmiennokształtnego, czyli trzeba zagrać to albo to, no to lepsza jest maska, tak? 10% inicjatywy to 10%, ale to przy 1000, no to by miała balista 1100, ale to jest 2 ataku. Więcej. Ja wiem, że wy teraz nic nie widzicie, ale możecie zobaczyć, o. No, mam dylemat. Chyba, żeby po prostu spróbować w niego wlecieć. Bez balisty, bez niczego. Wziąć sobie buty. Wziąć sobie to. Będziemy mieć jeden ataku. Jakbym poszedł pod totalną wbitę, to co bym chciał zagrać? Dobra, bez... Znaczy, bali... W zasadzie to nawet to przy totalnej wbicie mógłbym zagrać, nie? Chociaż nie, bardziej przy tym bym chciał mieć to, to. Osiemnaście. Pytanie, czy ucznictwo sobie dobrać? Nie, taktykę chyba bym wziął przy wbicie. Bo oni mają zawsze mało tych jedno... tych. Więc to bym potencjalnie chciał, nie? Aha, i mamy drugi poziom szału. Pytanie, ile, kurczę, dostaniemy ataku, bo jak będę mieć mało ataku, że zawsze mogę pójść to, nie? Centaur, balista. Kurde, spróbujmy tych machin. Dobra, najwyżej się przejadę. Zróbmy tak. Do tego, co ja bym chciał. Nie wiem, co ja bym chciał. Co chciałem? To chciałem chyba. Lepszy szał. Aha, i tyle by z tego było. Dobra, tak byśmy zagrali, co? Z pamięci naszej krwi. Chociaż nie, dobra, weźmy to, bo tu na start dostaje szał, a trzeci poziom to nie jest wcale tak łatwo wbić, nie? Więc spróbujmy. Aha! Ale ekspercką balistę, no to jest must have. O, w ten sposób. O ile da w ogóle, nie? Okej, mamy balistę na start, mamy defa na start, mamy rozbicie światła na start. Dobra, defa możemy wyrzucić na start. Lepszy krwawy szał możemy wziąć, atak chcemy wziąć. Wyrzućmy na razie ten lepszy krwawy szał. Lepszy atak, dobra. A czy chcemy namiot? Namiot będzie mógł nas skrzeszać, to jest 100 HP-ka. Kontra 15 goba. Znaczy właśnie, możemy tego nie brać po prostu, no właśnie. No. Dobra, weź lepsze machiny. Weź trójstrzałową. Weź... No weź szał bitewny, weź ekspercki atak. Weź ekspercką machinę. Weź łucznictwo. Weź płonące strzały. Ile mamy ataku? 6, 5, 1, 1, aha. Lepszy krwawy szał. W zasadzie to moglibyśmy sobie to wyrzucić na rzecz pierwszej pomocy. W zasadzie pierwsza pomoc się zda. Dobra, idźmy dalej. Mamy dowodzenie, które chciałem. Które chciałem. Właśnie, dowodzenie, czy może. Jednak ten szał, no bo tu dostanę troszeczkę więcej centaura przede wszystkim, nie? I goba. Właśnie, i goba. Chyba wolałbym pójść w szał.
to możemy wziąć sobie kosztem jego. A czemu nie chcę dać obrony? Ja cię nie mogę. A co jest w Magim Roku takiego, co można by rozbić? Nie wiem. Weź pamięć naszej krwi. Nie masz, stary, tyle wiedzy, żeby... Dobra, już potencjalnie wolę krzyki. Chyba wolę głos strzału, bo i tak ty się wiele nie nakrzyczysz, to niech cokolwiek ci to da. Nie wiem, ile on ma tego. Szkoda, nie dało mi defa. Trzeba było wziąć te... Trzeba było wziąć dowodzenie. W takim układzie. Liczyłem, że da mi defa. No to nie wyszło to tak, jak chciałem. No właśnie, mamy 10 tego, czyli jeden krzyk se zrobię. No dobra. Nie fajnie to wyszło, zwłaszcza, że wiedza też jest mi istotna, tak? Co, idziemy to. Wydaje mi się, że tamte ścieżki byłyby lepsze, ale kurczę, no dało dowodzenie, ale go nie wziąłem. Też tak zrobiłem. No nie wiem, średnio mnie się to podoba. Idziemy atak wiedza. Bez wątpienia. Idziemy arty. Okej. Zobaczmy, co ja w ogóle mam. Obrona morale, obrona siła czarów. Wolę to. Wolę to. Aha! O, ja cię pierdzielę, ja w ogóle... Zapomniałem, że to też jest hełm. No dobra, to nie jest fajnie. Dobra, no trzy arty. Obrona i siła czarów. Obrona i moral. Ja bym wolałbym chyba moral, nie? Pytanie, jak siła czarów... Poczekajcie. Wejdźmy na wiki, na szybko. Jak się... Czekajcie, magia. Okrzyki bojowe. Czy to się jakkolwiek przykłada ze spell powerem? Nie. Za grosz. No to jak za grosz? To nie ma się czym przejmować. Czekaj, najpierw... Dobra, co ty masz? Tam mam łuk. To bym mógł chyba wziąć. Siła czarów szczęście, koniczynka. Okej, okay. Koniczynka i tarcza możemy wziąć. Znaczy to. Tu sobie sprzedamy jakiś słaby art. Czekaj, ile potrzebuję? 500. No czyli najsłabszy sprzedajemy. Kupujemy to. No dobra, mamy troszeczkę więcej ataku, troszeczkę tej wiedzy. No jakoś ta balista powinna coś tam robić, tak? Dwa arty do sprzedania, jeden level będzie. Dwóch na pewno nie wyciśniemy, no dobra. Ej, nawet sprawnie to idzie, muszę przyznać. Kurwa. Kto robi drinka z rozgazowaną Pepsi? Ale to jest niedobre. Wolę ciebie. Sam nie wiem. Ciebie. Chociaż jak będzie mieć magię roku i rzuci mi jakieś szały, to ja będę tak dostawać po dupie, że będzie niefajnie. Ale dobra, spróbujemy. Chyba wolę... Chyba wolę ciebie. Dobra, weźmy ten zestaw.
Chyba pierwszy raz gram z tym cyklopem. Tak mi się wydaje. No, szkoda, nie mamy ani dowodzenia, ani nie mamy... Czego nie mamy? Nie mamy ani dowodzenia, ani... Weź to załóż. Okej, mamy dowodzenie, albo lepszy krzyk. Ja chyba wolę krzyk na tym etapie. Okej. Obrona czy siła czerwona? Obrona i moral. Dobra, obrona i moral. To se sprzedaj. To se załóż. Dobra. To powinienem mieć wszystkie. Tak. Omówienie buildu. Moi drodzy, Killgun, 15 poziom, 9... Boże, 17 poziom, 15 ataków, 9 obrony, 5 siły czarów, 7 wiedzy, 1 moral, 1 szczęście, 70 many. Takie oto artefakty. Ekspertki szał, atak, lepszy krzyk, machiny, wszystkie specjalki, wzmocnione golemy, gobliny, trójstrzałowa balista z płonącymi strzałami, więcej szału z krzyków, no i wzmocnione krzyki. Bliski sabotażysta otrzymuje sabotaż? Ale... Przepraszam bardzo, jak działa sabotaż? Ty masz, co ty masz? Kulkowy... Kolego, nie odjeżdżamy mi, tak? Kulkowy strażnik. Ten, co rzuca piorunami. Okej. Okay. Ten, co daje aurę, konik strachu. Zwykły awanturnik, który se ma bez kontrataku. Magmowy, który zostawia plamy. No to... To będzie nieprzyjemne. Zobaczmy statystyki. 12 ataku, 9 obrony, 18 siły czarów, 9 wiedzy, 2 morala, 2 szczęścia. Dobrze. A ile moja balista robi? 110. Fajne, fajna arena. Chociaż strasznie pusta dookoła, ale dobra. Wydaje mi się, że tak trzeba zrobić. Może lepiej, wiesz co, może lepiej byłoby ciebie ustawić tu, ciebie ustawić tu, ciebie ustawić tu, ciebie ustawić tu, ciebie tu i ciebie tu, co? Ja nie wiem, nie wiem, że on musi stać blisko niego, żeby nim rzucać, ja to rozumiem, ale nie rozumiem, jak działa to jej poświęcenie goblina. Jak blisko ona musi tego stać? Bo mi się wydaje, że nie musi stać bezpośrednio obok. Ale to może być mylne. Ach, kurwa, kula ognia w 4 osoby. To chyba wolę tutaj stanąć. I tego tu se przesunąć łopka. Dawaj, tak. Właśnie, ten burzowy, no to ja wiedziałem, że ten będzie, ale on ma 7 prędkości. Jak nie ma szarży, to się nie... Ej, 5 smoków? Nie ma szarży, kiedy balista jest? To jest jego balista, moja jest tutaj dopiero. Co ty masz, przyjacielu? Okej. Pytanie, co bardziej mi się tu opłaca zrobić? Jeden smok, ty nie dolecisz. On mi z tej kuli przypierdoli, a on mi może zaś
przysrać tak, że się złoży. Dobra, trzeba w niego pizgnąć. Wiadomka. Czterech tych. Poświęć goblina. Pizgaj go. No ten dev byłby tu tutaj bardzo wskazany, nie? No właśnie. Nie zadał dużo, nie? Okej. Skryłeś kapłankę. Nie w hordy zrobimy. Pytanie na kogo? 42, 16, 4. Ja bym w niego przysadził. Bo on mi zrobi oro. W jego bym przypierdzielił. Co ty masz? Sabotaż. Okej. Ale to mi to niewiele robi. Ja bym chyba go bił po prostu. Tylko pytanie, gdzie on cię... Ale nie, nie masz kontrataku. Tylko tak. Tu stań i go uderz. Trzeba się... O kurde. Ile ty masz many? Dużo. Się tak ustawić. No jak on tu wleci na kręciole, to jest po mnie. Jak on tu wleci na kręciole, to jest po mnie. To jest bez różnicy. To lepiej go po prostu chyba bić, albo go po prostu nie bić. Nie no, wlećmy. Teraz pytanie, jak tu się ustawić? Trzeba było się jednak tym goblinem nie ruszać. Teraz jestem w totalnej dupie. Dobra, pożyj se go. Maru na szarży. Zajebiście. Przyspieszyć. Przyspiesz, tak. Tak, 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 tak. Przyspiesz ją. Łańcuch błyskawic. Tu pójdzie po tych. Dobra, pizgnij tak, 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 tak. Nie fajnie poszło. Co? O kurde. Ojej, oj, 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 oj. Ale pytanie, czy ma kręcioła, czy. Nie.
No dobra. A i tak zabolało. Ach ma! Dobra, stań tu. Mojego trzeba zabić jak najszybciej. Gniew hordy. Ty, żebyś ty już nic nie zrobił? Tak. Właśnie, dzięki temu to już niewiele robi. No dobra, stój tu, kopnij go po prostu. Ulecz ciebie. Cztery, możesz go załatwić. Ale tam jest dwie jednostki, tego możesz załatwić, ale... Tym to może nie, czekaj, kiedy się cyklop rusza? Przed nim. Walnij w tego. Chociaż on ma runę szarż. No właśnie. To nawet miło z twojej strony. To już mniej miłe. Go back. No przypierdziel w niego, nie? Przy odrobinie szczęścia... Właśnie, chciałem powiedzieć, że przy odrobinie szczęścia uciekniesz w inną stronę. Ale ty nie chcesz uciekać w inną stronę. Dobra, no wsadź mu bułę. Pytanie w kogo? Tu mi przypieprzy w trzech. Tu mi przypieprzy w dwóch. I jest szansa, że on to... Właśnie, nie wiem, czy nie lepiej by było tak walnąć go. No teraz wszystko się rozbija o to. Nie no, ich jest dwóch, kurczę, ja myślę, że... Nie no, on na kręciole trochę zrobi. Ale ten, jak ja się ustawię tu, dostanę w dwie jednostki. Ale wyeliminujemy mu jedną, dobrze. Chociaż strzelec strzeli, na 64 on jeszcze coś zrobi, no to ma prostą strzałkę, tak? Coś dziabnie, coś ugryzie. Te jednostki mnie bolą i ten będzie mnie bolał. On już nie istnieje. On powoli też, ta balista jeszcze jest, cały czas, 1300 damage, obrażeń, ten, 1200, Boże Święty, hapsa ma. Co zrobiłeś? Okej. Okay. Skontrował mnie troszeczkę, nie? To trzeba przyznać, szał bojowy, no wiadomo. Ale ty tak, ani many nie masz. Na trzech sztukach to ile ty zadasz? 60 obrażeń? Z tego połowę weźmie szał, także... No. Ty się regenerujesz, nie? Tak. No dobra. Dobra. Mhm. Fajnie, fajnie. Kurwa, ta specka jest super, dobra. Myślę, że tak.
Ja wiem, że ty w tym będziesz stać i cię to będzie boleć, ale... 202. A z ręki ile? 234. Kto się u was najszybciej rusza? A ile ty masz szału, kolego? Mało. Jesteś pobity troszeczkę. Jesteście... A ciebie jakby przestraszył, to w sumie co mi to da? Nie wiem, czego bić czymś. Potężny cios... Aha! Dobra, pomyliło mi się to ze specką tego. Ze specką... demona. Ja bym mu zboostował może szał po prostu. Ale tym też boostuje szał. To w sumie to nie jest głupie. Dobra, pizgnij w niego. 2 do 3, to może go za... No nie, zabiłeś, dobra. Ale on ma jad, więc on zginie w swojej turze. No ja wiem. Ale... Pizgnie w 3, no pizgnie w 3, ale... Będzie go o połowę mniej, będzie mieć jad na sobie. No właśnie, 26. Jeden. I on teraz zostanie za połowę staka. Runa szarży. To nie jest dobre. Masz do lodaż tu. Okej. A. No tu myślałem, że więcej uderzysz. No ale dobra. Jest go 9. Runa szału bojowego. No spoko. Jego wskrześ. Myślę, że zdecydowanie warto. I teraz trzeba się na nim skupić. On nie powinien aż tak dużo zrobić. Mimo wszystko. Implozję masz! Ile ty masz jeszcze wiedzy? Znaczy tej many? 40. A w ogóle nie popatrzyłem, co on ma za ten. Ekspercka obrona, okej. Okay. Do 9, ja wiem, ale... Wolę jego hitnąć. On się o coś rozbije. On nie, on zginie od jadu, on zginie od jadu. Do 8. No dobrze, no zbij mu kontratak. Kurwa mać, ten goblin to jest... Ja nie wiem, samo dobro. Dobra, to było kretyńskie. Chyba, że tego zabiję teraz. Ty umierasz. Ty umierasz. Ty umierasz. Ty umierasz. No tak, no wlatuj w niego. Oczywiście za jak najmniej musiałeś. Dobra, myślę, że nie będzie źle. Balista ma jeszcze sporo zdrowia, a balista sobie... On nie ma już mnie czym bić.
Dobrze, skreśl sobie tego. Zabij tego. Zajebiście. Dobra, mamy to, mamy to! Chociaż nie ukrywam, nie ukrywam, było gorąco, ale Boże Święty, ten goblin... nie wiem, chyba nazwa odcinek pieczony goblin, ale... Wysadzi go? Wysadził go. O, ładnie. Jeden. Sześciu. Nie wiem, kto się będzie szybciej ruszał. Ty. No to weź na niego, rzuć to. 40. Jep. Dobra, doczyścimy to sobie. Nie byłbym sobą, gdybym sobie tego nie doczyścił. A jeszcze powinien z ręki dostać. I koniec! Mamy end screen! Dobra, wyszło fajnie, no. Aczkolwiek też swoje zrobił. Ale jednak ten łuk... Okej, okay, no dobra. Kurde, już nie zobaczymy innych tych. Szkoda, szkoda, że czasem nie da się zobaczyć tych artefaktów wszystkich. Wielka szkoda, ale to chyba dlatego, że przeciwnik wyszedł z gry, nie? No cóż, moi drodzy, raz się wygrywa, raz się wygrywa. Bilans 3-2 w tym tygodniu jest, także nieźle, nieźle. Nie wiem, jak punktowo to tam wychodzi. Szczerze mówiąc, ja tak tylko sobie przed meczykami tak zaglądam na ranking. Ostatnio byłem po 87. No nie jest najlepiej, ale gdzieś tam wyżej idziemy, nie? Chyba, no. Może wejdziemy ponad 80, byłoby fajnie. Znaczy poniżej. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy. I nie mogę się doczekać przyszłego tygodnia. Zapraszam na live'y. Zapraszam na odcinki. Keep calm. I pamiętajcie o nawadnianiu się. Może być piwem. Ważne, żeby było schłodzone. No, trzymajcie się ciepło i pa, pa.